Wysłuchaliśmy krótkiej opowiastki o dwóch wilkach, dobrym i złym. I teraz takie pytanie do refleksji i też do krótkiego ćwiczenia. Proszę, znajdź wygodne miejsce, tak żebyś mógł sobie usiąść wygodnie, żebyś miał tak 10 minut takiego wytchnienia, żeby nikt Ci nie przeszkadzał, żebyś mógł rzeczywiście mieć ten czas dla siebie. Usiądź wygodnie, weź 3 oddechy, spokojne oddechy, wdychaj nosem, wydychaj ustami i spróbuj pomyśleć o tym, o swoim wczorajszym dniu, dzisiejszym dniu i odpowiedzieć sobie na to takie pytanie, co karmisz, którego wilka karmisz na co dzień? Czy tego złego, w którym jest sporo żalu, gniewu, złości, nienawiści? Czy tego, który jest dobry, czyli tego, który ma sporo dobroci, miłości, empatii, radości, ukojenia. Jak to widzisz w swoich poszczególnych dniach? Jak o tym myślisz? Spróbuj dać sobie taki czas na refleksję, żeby to zobaczyć. Zapraszam Cię do takiego ćwiczenia, które będzie trwało 10 minut. Jeśli chcesz, zapisz swoje refleksje. Myślę, że wtedy też łatwiej można do nich mieć dostęp i sobie je przypomnieć. Zapraszam do tego ćwiczenia. 10 minut.